Witajcie. Dzisiaj będę mówił o tym, że grzech oddziela człowieka od Boga, że złe uczynki oddzielają człowieka od Boga. Czemu mówię w ten sposób, że złe uczynki oddzielają człowieka od Boga? Chcę to właśnie podkreślić, mówiąc to w ten sposób, ponieważ wielu ludzi mówi, że w Nowym Przymierzu, nieważne czy czynimy dobrze, czy źle, to i tak to nas nie oddziela od Boga, tak? Bo Bóg jest miłosierny, Pan Jezus przelał za nas swoją krew i jest łaska, tak? I ta łaska niby sprawia, że nieważne czy czynimy źle, czy dobrze, Bóg i tak nas słyszy. Chcę wam powiedzieć o pewnych rzeczach z Księgi Izajasza. Wiecie, niektórzy mogą powiedzieć, że Księga Izajasza to Stary Testament, tak? Że nie powinienem tego cytować, bo to jest Stary Testament, to się nie przekłada na Nowe Przymierze. Okej, nie bądź hipokrytą, ponieważ chętnie czytasz na pewno z Księgi Izajasza, że choćby grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. Inne pozytywne cytaty. Pewnie cytujesz z Księgi Izajasza i przekładasz to na Nowe Przymierze, tak? Ale kiedy już dam ci inny cytat z Księgi Izajasza, to powiedz, że to nie jest dla nas. Także nie bądź hipokrytą, ok? Księga Izajasza jest ważną księgą. Wiem, że to jest Stary Testament. Ale to tak samo ma przełożenie na Nowy Testament. Tak samo w Starym Testamencie grzech oddzielał człowieka od Boga i złe czyny, tak jak i w Nowym Testamencie grzech oddziela człowieka od Boga. Gdyby grzech nie oddzielał człowieka od Boga, to wiadomo, że nie byłoby napisane, aby wyznawać grzech, tak, abyśmy byli oczyszczeni, a jest o tym mowa. To już sobie obejrzycie mój inny materiał na temat tego, czym jest pokuta, tak? Mam taki specjalny materiał na ten temat. Tam więcej o tym mówię, czym jest pokuta. Dzisiaj chcę mówić o... Można powiedzieć, że to jest takie dopełnienie tego tematu, tak? Chcę mówić właśnie o tym, że złe czyny oddzielają nas od Boga. Tak jak mówię, będę czytał z Księgi Izajasza, z 58. I potem przejdę do 59 rozdziału, tak? To jest ze sobą połączone. Pamiętajcie, że kiedyś nie było rozdziałów ani wersetów. Dopiero później to zostało dodane. Nie pamiętam już w którym roku. Ostatnio to patrzyłem, tak? Ale nie mam pamięci do daty. Także nie pamiętam. Możecie to sobie sami zobaczyć w internecie, poszukać na ten temat. Ok. Od 58 rozdziału Księgi Izajasza. Wołaj donośnie, nie wstrzymuj się, podnoś swój głos jak trąba i oznajmij mojemu ludowi ich przestępstwa, a domowi Jakuba ich grzechy. Przy okazji dam, zanim przejdę dalej, powiem wam coś bardzo ciekawego. Kościół, do którego chodziłem, tak, ewangeliczny, wiecie, co oni uczynili? Dali początek tego pierwszego wersetu, tak? Wołaj donośnie, nie wstrzymuj się, podnoś swój głos jak trąba i zostawili to. I mówią, przejdźmy do uwielbienia, tak? To znaczy, uwielbienie się zaczynało i oni po prostu dali ten werset, że to się tyczy uwielbienia. Podczas gdy to w ogóle nie o to chodzi, bo dalej jest napisane i oznajmij mojemu ludowi ich przestępstwa, tak? Po to Izajasz miał podnosić swój głos, aby powiedzieć o grzechach, jakie jest w domu Jakuba, jakie było, tak? W Izraelu. Także o to w tym chodziło. I ludzie błędnie interpretują Biblię. Jak widzimy, jest to, ma to miejsce często, tak? Okej.
ale to taka dygresja była. Czytam dalej od drugiego wersetu. Mimo że szukają mnie każdego dnia i chcą poznać moje drogi, niczym naród, który czyni sprawiedliwość i nie opuszcza sądu swego Boga. Pytają mnie o sądy sprawiedliwości i pragną zbliżyć się do Boga. Zwróćcie na to uwagę. Dzisiaj również są ludzie, którzy pragną zbliżyć się do Boga, ale mówią, czemu pościmy, a tego nie widzisz? Czemu trapimy nasze dusze, a tego nie zauważasz? Oto w dzień waszego postu wykonujecie swoją wolę i żądacie wykonywania wszystkich prac. Oto pościcie dla kłótni i sporów. I aby bić niegodziwą pięścią. Na temat postu już też robiłem jeden materiał, tak? Ale co to za post? Jak człowiek podczas tego postu chodzi zdenerwowany, tak? Bije pięścią, jest pełen gniewu. Bóg nie ma upodobania w czymś takim, tak? To nie jest filmik na temat postu. Mówię, robiłem już taki, także sobie obejrzyjcie. Ale ogólnie zwróćcie uwagę na uczynki, jakie ludzie czynią, tak? Aby zbliżyć się do Boga. Jak można chcieć zbliżyć się do Boga, szukać Boga i jednocześnie czynić zło? Bóg wtedy nie wysłucha, tak? Nawet jak ktoś będzie pościł w tym czasie. Nie pościcie tak, jak robicie dzisiaj, aby wasz głos był słyszany w górze. Czy to jest ten post, który wybrałem? Dzień, w którym człowiek trapi swoją duszę, aby zwiecić swoją głowę jak sitowie i słać sobie posłanie z wora i popiołu. Czyż to nazwiesz postem i dniem przyjemnym dla Pana? I teraz, czy nie to jest tym postem, który wybrałem? Rozerwać więzy niegodziwości? Słuchajcie, Pan Bóg mówi tutaj o dobrych uczynkach, tak? Rozwiązać ciężkie brzemiona, puścić wolno uciśnionych i połamać wszelkie jarzmo, tak? Wszelki ciężar. Dzielić swój chleb z głodnym i ubogich wygnańców wprowadzić do swego domu, a widząc nagiego, przeodzieć go. Czy to nie jest na nasze czasy? Pan Jezus także tego nauczał, tak? W dniu sądu też tam była mowa, że ilekroć nie uczyniliśmy tego jednemu z tych najmniejszych, tak? Tego nie uczyniliśmy Panu Jezusowi. Pan Jezus mówił jakby o sobie, że to ja byłem nagi, a nie przyodzieliście mnie, tak? Że to ja byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie. Gdzie była mowa o innych ludziach, tak? Także to, co nie uczyniliśmy jakiemuś człowiekowi, albo to, co czynimy jakiemuś człowiekowi, to też jest tym, co tak naprawdę czynimy Panu Jezusowi też, tak? Zobaczcie, jakie to jest głębokie. Mnie samego to przeraża. Że to, co czynimy innym ludziom, to tak, jakbyśmy czynili Bogu, tak? Szczególnie tym ludziom, którzy są narodzeni na nowo z Bożego Ducha, tak? Bo w nich mieszka Pan Jezus, tak? W nich jest Boża obecność i to, co im czynimy, to Pan Jezus mieszka w takich ludziach, to tak jakbyśmy czynili to Panu Jezusowi, tak? Także też to jest nauka dla nas, abyśmy uważali, co komu czynimy, tak? I tutaj dalej. I nie ukrywać się przed nikim, kto jest twoim ciałem. Ciekawe tu jest napisane. To jest uwspółcześniona Biblia Gdańska. I nie ukrywać się przed nikim, kto jest twoim ciałem. Kto jest twoim ciałem? Na nowe przymierze, jak można to rozumieć? Ja pierwszy raz nad tym rozmyślam w tej chwili. Kto jest naszym ciałem? Mamy ciało Chrystusa, tak? Tak jak mówiłem poprzednio.
To jest znowu dowód, że to jest z tym związane, tak? Naród Izraela mieli swoje ciało, że Izraelici byli narodem wybranym, tak? W tamtych czasach oni między sobą byli jednym ciałem, tak? Ale w Nowym Przymierzu każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, to jest ciało Pana Jezusa, tak? Także szczególnie tym osobom powinniśmy dobrze czynić. Wtedy Twoje światło, jak będziesz czynił te dobre rzeczy, to wtedy Twoje światło zabłyśnie jak poranna zorza i Twoje zdrowie szybko zakwitnie, Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą i chwała Pana będzie za Tobą. Alleluja. Chwała Pana będzie za Tobą. Wtedy będziesz wzywał, a Pan wysłucha. Zawołasz, a odpowie. Oto jestem. Jeśli usuniesz spośród siebie jarzmo, przestaniesz wytykać palcem i mówić nieprawości. Jeśli otworzysz swoją duszę głodnemu i nasycisz duszę utrapioną, wtedy Twoje światło wzejdzie wśród ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan nieustannie będzie Cię prowadził i nasyci Twoją duszę w czasie suszy i utuczy Twoje kości. Będziesz jak nawodniony ogród i jak źródło wody, którego wody nie ustają. Tutaj dalej też mowa o szabacie jest, tak, żeby... przeczytam do końca cały rozdział, bo potem będę czytał 59 i to jest jak kontynuacja i jak wyjaśnienie, o co tak naprawdę w tym chodzi, tak? To, co mówiłem na początku, że to grzech oddziela człowieka od Boga. Twoi potomni odbudują starodawne ruiny, wzniesiesz fundamenty wielu pokoleń i nazwą cię naprawcą wyłomów i odnowicielem ścieżek na zamieszkanie. Jeśli powstrzymasz swoją nogę od przekraczania szabatu, aby nie wykonać swojej woli w moim świętym dniu, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, dzień święty Pana, szanownym, jeśli go uczcisz, nie uczynisz swoich spraw, ani nie wykonując swojej woli, ani nie mówiąc słowa próżnego, wtedy będziesz rozkoszował się Panem, a wprowadzą cię na wysokie miejsca ziemi i nakarmi cię dziedzictwem Jakuba, twego ojca, tak bowiem powiedziało usta Pana. Co do kwestii szabatu, robiłem już cały materiał, właściwie nawet nie jeden, tak? Wspominałem w innych materiałach na temat szabatu, tak? Także w innych materiałach możecie sobie zobaczyć, jak to widzę w świetle Bożego Słowa, tak? Na Nowe Przymierze. I teraz przejdźmy w tej chwili do 59 rozdziału, mając na uwadze, że kiedyś nie było rozdziałów, tak? I wersetów. Tu jest objaśnienie. Konkretne objaśnienie. Co mówi Bóg? Jak Bóg może pomóc? Jak Bóg może wysłuchać człowieka? Oto ręka Pana nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić, ani jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać. Ale wasze nieprawości, nieprawość, grzech jest złamaniem prawa, tak? Nieprawość to jest przekroczenie Bożego prawa, przestępstwo prawa, tak? To jest grzech. Ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami, tak, że nie słyszy. Ktoś powie, Bóg jest wszechmogący, jak on może nie słyszeć? Hej, Bóg ma swoje zasady, tak? Bóg ma swoje zasady, o tym pamiętajmy. Bóg, jeżeli chce, może nie słyszeć. Jest taki żart, czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie mógłby podnieść? Mógłby. Czemu nie? Tak? Taka by była Boża wola, że Bóg nie może podnieść tego kamienia, tak? Bo tak ustanowił, że on go nie podniesie i on by go nie podniósł, tak? Jakby go stworzył. Także Bóg może czynić cokolwiek, tak? Bóg ma swoje prawa, swoje zasady. Jak jest mowa o tym, że Bóg nie usłyszy grzesznika,
to tak będzie, tak? Mimo tego, że Bóg jest wszechwiedzący, wszechmogący, wszystko słyszący, tak? Bóg wszystko słyszy, ale ma swoje zasady też, że tak naprawdę nie wysłucha człowieka, jak człowiek żyje w grzechu, tak? I co powinno się robić w takiej sytuacji? Właśnie tak, jak tutaj czytałem przed chwilą, tak? Zamiast czynienia zła, czynić dobro, tak? Czyli w Nowym Przymierzu podążamy za Duchem Świętym i czynimy dobro. I też jest kwestia, że jak ktoś ma jakiś grzech na sumieniu, to nie tylko zamienia... To nie jest tak, że on po prostu tymi dobrymi uczynkami zasłania te złe. To wszyscy wiemy, że nie o to chodzi, tak? W Nowym Przymierzu. Powiem w ten sposób, że nie tylko o to chodzi. Jest też między tym jedna ważna kwestia. Pokuta. A pokuta, tak jak już mówiłem w tym materiale, możecie sobie obejrzeć, do którego zachęcałem do obejrzenia na początku tego filmiku, tak? Na temat pokuty. Pokuta to nie jest tylko zmiana myślenia. I ja tam o tym mówiłem w tym filmiku, tak? To jest zmiana myślenia, ale też jest to wyznanie Bogu grzechów. Jest to wyznanie Bogu grzechów. Wielu ludzi mówi, że w Nowym Przymierzu nie wyznaje się Bogu grzechów. Jest to herezja. Uciekajcie od takich ludzi jak najdalej, bo bez wyznawania Bogu grzechów ty nie będziesz oczyszczony wewnątrz, tak? Krew Pana Jezusa musi ciebie oczyścić, a to się nie dzieje automatycznie, a dzieje się tylko wtedy, kiedy wyznasz Bogu grzech, kiedy szczerze przeprosisz Pana Boga za swoje grzechy, to wtedy krew Pana Jezusa ciebie oczyści, tak? Nie oczyści ciebie z automatu, tak? Trzeba wyznać Bogu grzech, krew barankę ciebie oczyści i wtedy czyń dobrze i to już jest całkowita pokuta, tak? Wasze ręce bowiem są splamione krwią, a wasze palce nieprawością. Wasze wargi mówią kłamstwa, a wasz język szepcze przewrotności. Nikt nie woła o sprawiedliwość i nikt się nie spiera o prawdę. Tak? Ludzie mówią kłamstwa, nie walczą o prawdę. Zobaczcie, nikt się nie spiera o prawdę. Bóg chce, abyśmy walczyli o prawdę. Bóg chce, abyśmy walczyli o prawdę. Wielu ateistów się śmieje, że Bóg musi mieć swoich obrońców, tak? A ateiści też mają. I co? To znaczy, diabeł też ma w formie ateistów, tak? Swoich obrońców, którzy kłamią na temat stworzenia, na temat ewolucji, mówią dziwne rzeczy. I co? Oni też mają swoje herezje, tak? Oni myślą, że walczą o prawdę, tak? Ale walczą o kłamstwo. My jako ludzie wierzący także powinniśmy walczyć o prawdę, tak? Także powinniśmy mówić to, co jest prawdziwe. Nie powinniśmy kłamać. Wiemy, że udziałem kłamców jest jezioro ognia. Jest o tym mowa w objawieniu Jana 21:8. Ufają marności i mówią kłamstwa. Wyrządzają krzywdę i rodzą nieprawość. Wylęgają jaja węża i tkają pajęczynę. Kto spożywa ich jaja, umiera. A jeśli je stucze, wykluwa się żmija. Ich pajęczyny nie nadają się na szatę, ani nie okryją się swoimi uczynkami. Ich uczynki to uczynki nieprawości, a w ich rękach są czyny przemocy. Ich nogi biegną do zła i śpieszą się do przelewania niewinnej krwi. Ich myśli są myślami nieprawości. Zobaczcie, w Nowym Testamencie szczególnie Pan Jezus nauczał od tego, o tym, aby dbać o swoje myśli, tak? Że z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, tak? Różne tam cudzołóstwa, zabójstwa i tego typu rzeczy, tak? Wszelkie grzechy pochodzą właśnie z wnętrza serca, tak? Wierzę, że Biblia naucza, że w sercu znajdują się myśli, tak? A nie w mózgu, jak to mówi się w świecie, tak? Jak sobie zbadacie ten temat,
wszędzie jest napisane, że w sercu znajdują się myśli, tak? Powiedzmy, Pan Jezus mówił chyba do uczonych w piśmie i faryzeuszy, dlaczego źle myślicie w sercach swoich, tak? W sercu jest kwestia myślenia, tak? Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, gdyż z niego wytryskuje źródło życia. Pamiętajmy o tym. Ich myśli są myślami nieprawości, spustoszenie i zniszczenie na ich drogach. Drogi pokoju nie znają i nie ma na ich drogach sprawiedliwości. Uczynili sobie kręte ścieżki. Ten, kto po nich chodzi, nie zazna pokoju. Tak, my powinniśmy chodzić prostymi ścieżkami. Dlatego sąd jest daleki od nas i nie dociera do nas sprawiedliwość. Czekamy na światłość, a oto ciemność. Na jasność, ale kroczymy w mrokach. Tak? Oni oczekują światłości. Oczekują światła od Boga. Ale oni chcą tego światła na swoich zasadach. Oni myślą, będziemy czynili źle, ale jeżeli będziemy szukali Boga, to i tak będziemy chodzili w światłości. Nie. Bóg ma swoje zasady. Czyń dobrze i wtedy szukaj Boga i wtedy Bóg tobie odpowie. Tak? Takie są zasady. Halleluja. Macamy ściany jak ślepi. Macamy, jakbyśmy oczu nie mieli. Tak? Potykamy się w południe jako zmierzchu w miejscach opustoszałych, jak umarli. Też podążanie za fałszywymi prorokami, wiecie czym jest, tak? Pan Jezus mówił, jeżeli ślepy ślepego prowadzi, obaj wpadną do dołu. Życzymy wszyscy jak niedźwiedzie, jak gołębie, ciągle wzdychamy. Oczekujemy sądu, ale go nie ma. Oczekujemy na wybawienie, na zbawienie. Ludzie chcą zbawienia, ale na własnych warunkach. Tak to nie działa, tak? Ale jest od nas daleko to zbawienie, tak? Rozmnożyły się bowiem nasze przestępstwa przed Tobą i nasze grzechy świadczą przeciwko nam, ponieważ nasze nieprawości są przy nas i uznajemy swoje przewinienia. To jest pokuta, tak? Uznajemy swoje przewinienia. Nasze grzechy świadczą przeciwko nam. Tak? Ty musisz uznać swoje przewinienia przed Bogiem. Musisz powiedzieć Bogu, że uznajesz, że tak, zgrzeszyłem, tak, jestem winny. Czynię nieprawość, robię źle. Proszę, Panie Boże, przebacz mi. Tak? Wtedy, kiedy Pan Bóg Tobie przebacza, to potem zaczynaj czynić dobrze. Tak? Wtedy Pan Bóg będzie Ciebie wysłuchiwał. Pierwsza kwestia, aby Bóg Ciebie wysłuchał, to nie jest czynienie dobrze, po prostu, ale to jest proszenie Boga, aby wybaczył Tobie grzechy. I potem dopiero czynić dobrze, jak już Bóg Tobie odpuścił. Zgrzeszyliśmy i kłamaliśmy przeciw Panu. I odwróciliśmy się od naszego Boga. Jeżeli kłamałeś przeciwko Bogu, hej, powinieneś to przyznać, tak? Aby nie chodzić za Nim. Mówiliśmy o ucisku i buncie. Obmawialiśmy i wypowiadaliśmy słowa kłamliwe ze swego serca. Zobaczcie, jak dokładnie mówią o swoich przestępstwach. Jakby znałeś Bogu grzechy, mów dokładnie, co robiłeś, tak? Powiedz dokładnie. Wyznaj to przed Bogiem. Bóg to wszystko wie. O tak. Bóg wszystko wie. Ale powinieneś wyznać Bogu te grzechy, tak? Te, o których pamiętasz. W jednym ze psalmów jest napisane, że coś tam była mowa, nie będę cytował dokładnie, ale tam była mowa o tym, aby Bóg wybaczył grzechy, o których nawet nie pamiętam, tak? W ten sposób taka pokuta też jest dobrze, żeby prosić Boga o wybaczenie za grzechy, o których nawet się nie wie, tak? Bo się albo zapomniało, albo coś innego, tak? Dlatego sąd został wycofany i sprawiedliwość stoi z daleka, bo prawda runęła na ulicy, a prawość nie może tam wejść. Tak prawda zginęła, a ten, kto
odstępuje od zła, pada ofiarą łupu. Pan to widział i nie podobało mu się, że nie ma sądu. To jest ciekawe. Ten, kto odstępuje od zła, pada ofiarą łupu. Jeżeli... Bo zobaczcie, takie było tam towarzystwo, nie? Że jak ktoś już zaczął czynić sprawiedliwie, jak ktoś był sprawiedliwy, odwrócił się od zła, to się nie podoba grzesznikom wtedy, tak? Wtedy grzesznicy krzykają na sprawiedliwego. W Księdze Przysłów sporo można poczytać na ten temat, tak? Zachęcam. Pan to widział i nie podobało mu się, że nie ma sądu. Widział, że nie ma żadnego człowieka i zdziwił się, że nie ma nikogo, kto by się wstawił. Dlatego jego ramię przyniosło mu zbawienie i jego własna sprawiedliwość była jego podporą. Przeodział się bowiem w sprawiedliwość jak pancerz i włożył hełm zbawienia na swoją głowę. Hełm zbawienia. Ciekawe, bo czytamy o tym w Nowym Testamencie, tak? Jak jest mowa o zbroi Bożej, to też jest mowa właśnie o tym, czym jest hełm, o tym, czym są buty, tak? Powiedzmy do zwiastowania dobrej nowiny i tego typu rzeczy, tak? Pancerz sprawiedliwości i tak dalej. Przeoblekł się w odzienie pomsty jak w szatę i okrzył się gorliwością jak płaszczem. Według uczynków stosownie do nich odpłaci gniewem swoim przeciwnikom, odwetem swoim wrogom, wyspą odpłaci odwetem. I ci, którzy są na zachodzie, będą bali się imienia Pana, i ci, którzy na wschodzie jego chwały, gdy wróg przyjdzie jak rzeka, duch Pana przypędzi go. Przyjdzie bowiem odkupiciel do Syjonu, i do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówi Pan, tak? Czyli Pan Jezus po prostu przyszedł do ludzi, którzy właśnie mieli pragnienie pokuty, tak? Szczególnie do takich przyszedł Pan Jezus. Zobaczcie na Zacheusza, jaką bardzo pragnął widzieć Pana Jezusa, tak? Skoczył na drzewo. Żeby, bo był małego wzrostu, żeby tylko zobaczyć Pana Jezusa, to wskoczył na drzewo, no i Pan Jezus to widział, tak? I mówi Zacheuszu, zejdź spiesznie, chcę bowiem, chciał jeść u Zacheusza, tak? I Zacheusz go przyjął do siebie i jego pokuta wyglądała w ten sposób, że oddaje to, co wymusił, tak? Czyli zmienił swoje myślenie. Na lepsze oczywiście, tak? Tak powinny wyglądać spotkania z Panem Jezusem, że kiedy ty spotykasz Pana Jezusa, to zmieniasz się na lepsze. Są też takie herezje, że człowiek po narodzeniu się na nowo nie musi być innym człowiekiem, tak? Ja w to nie wierzę, bo w Ezechiela jest napisane, że Bóg da nowe serce i nowego ducha, aby człowiek przestrzegał jego przykazań, tak? Dlatego człowiek, który narodzi się na nowo, który poznaje Pana Jezusa, zmienia się jego wnętrze, tak? Dokończę ten rozdział, dam małe podsumowanie i to będzie na tyle. Przyjdzie bowiem odkupiciel do Syjonu i do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówi Pan, a to będzie moje przymierze z nimi, mówi Pan. Mój duch, który jest w Tobie i moje słowa, które włożyłem w Twoje usta, nie odstąpią od Twoich ust, ani od ust Twego potomstwa, ani od ust potomków Twojego potomstwa, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Okej, okay, można zacząć podsumowanie teraz. Mówiłem już, jak to się ma do nowego przymierza, tak? Szukamy Boga. Szukamy Go gorliwie. Bóg nie odpowiada. Co wtedy robimy? Pokuta. Prośba
o wybaczenie naszych grzechów. Mówimy Bogu, jakie... Mówimy Bogu, jakie grzechy uczyniliśmy, tak? Mówimy Bogu, że żałujemy za te grzechy. Prosimy, aby krew baranka nas obmyła. Mówimy o tym, że też żałujemy za grzechy, o których nie pamiętamy nawet, tak? I potem, kiedy naprawdę w naszym wnętrzu coś się zmieniło, tak? Jest to, jest odpuszczenie tego, tych grzechów. Jesteśmy czyści. Wtedy czynimy dobro i wtedy Pan Bóg wysłuchuje nas. Tak? Wtedy Bóg naprawdę nas wysłuchuje. Bo jeżeli ktoś szuka Boga i jednocześnie czyniąc zło, to ma problem wtedy, tak? To ciężko komuś takiemu, aby Bóg go wysłuchał. Oczywiście często jest tak, że ludzie, źli ludzie się nawracają, tak? Czemu tak jest? Po pierwsze, pokuta właśnie, tak? Co ma miejsce w momencie nawrócenia? Pokuta, tak? Właśnie pokuta. Że człowiek, że Pan Jezus odpuszcza człowiekowi jego grzechy, tak? To jest właśnie to. I dopiero wtedy człowiek postępuje sprawiedliwymi ścieżkami, tak? Człowiek jest narodzony na nowo. I potem, jeżeli upadnie w jakiś grzech, tak? To co wtedy robi? Czy po prostu zaczyna czynić dobrze, tak? I wtedy szuka Boga i jest wszystko ok? No, tak jak mówiłem poprzednio, tak? Jak człowiek upada w jakiś grzech, powinien z niego pokutować najpierw i potem czynić dobrze, tak? I potem szuka taki człowiek Boga, Bóg go wysłuchuje. Ciężko jest, aby Bóg wysłuchał człowieka, który grzeszy, tak? Jest taka ściana między Bogiem a człowiekiem. Taki mur, przez który nie można się przebić swoimi siłami. Ten mur jest zniszczony, kiedy człowiek pokutuje ze swoich grzechów, tak? Wtedy ten mur między Bogiem a człowiekiem zostaje zniszczony. No i potem człowiek czyni dobrze i Bóg go wysłuchuje, tak jak już mówiłem poprzednio, tak? Dlatego pamiętajmy, że to działa także w Nowym Przymierzu. Jeszcze krótki cytat z Księgi Izajasza 1, bo zobaczcie. Jedenasty werset. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopalem baranów i tuszu tuczonych zwierząt. Nie pragnę krwi czerwców, jagniąt i kozłów. I Bóg tam gani, tak, że ludzie przychodzą składać ofiary. Czym jest to składanie ofiar? To jest właśnie to, jak człowiek, powiedzmy, pokutuje, a nadal chce czynić zło, tak? To jest właśnie taka pokuta, że to nie jest tak naprawdę zmiana, tak, człowieka. Bo on pokutuje, potem znowu czyni zło. I Bóg tutaj dalej mówi, 16 werset, obmyjcie się i oczyście, usuńcie sprzed moich oczu zło waszych uczynków. Przestańcie źle czynić, tak? Jak już pokutujesz, przepraszasz za swoje grzechy, Bóg ciebie oczyszcza, to już wtedy przestań źle czynić, tak? Uczcie się dobrze czynić, szukajcie tego, co sprawiedliwe, tak? Szukajcie, a znajdziecie. Każdy, kto szuka, ten znajduje, tak? Jak szukasz tego, co sprawiedliwe, na pewno znajdziesz i będziesz wiedział. Będziesz rozeznawał między tym, co dobrze, a co złe, tak? Wspomagajcie uciśnionego, bądźcie sieroty, wstawiajcie się za wdową. Chodźcie teraz, a rozsądzimy, mówi Pan, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. To, co czytałem na początku, tak? A dalej jest mowa o tym. Jeśli będziecie ulegli i posłuszni, będziecie zażywali dóbr ziemi. Ulegli Panu Bogu, tak?
jak ktoś się buntuje przeciwko Bogu i chce, tak jak mówiłem wcześniej, czynić po swojemu, to Bóg takich ludzi nie wysłuchuje, tak? Trzeba być uległym przykazaniom Boga, trzeba być uległym zasadom Bożym, tak? Bóg ma swoje zasady i my, czyniąc swoje zasady, buntujemy się wtedy, tak? I Bóg nas nie wysłuchuje. Ale czyniąc zasady Boga, Bóg nas wysłuchuje, tak? A te zasady to jest to, co mówiłem, tak? To, co czytałem z Księgi Izajasza 58 i 59. Lecz jeśli będziecie nieposłuszni i upadli, miecz was pożre. Tak bowiem wyrzekły usta Pana, tak? Oczywiście wiemy, że jest gniew Boży za synów nieposłuszeństwa. Ale jest błogosławieństwo Boże za tych, którzy są posłuszni Panu Bogu, tak? Którzy czynią to, co miłe w Jego oczach, w Duchu Świętym. Też pamiętajmy, że jak coś czynimy, nie czynimy tego jakoś, wiecie, musimy wiedzieć, że to jest z Ducha Świętego, tak? Czynimy dobrze, tak jak nas Duch Święty prowadzi, tak? Aby to nie były jakieś uczynki tylko na pokaz. W kwestii uczynków też już robiłem materiały, tak? Także to sobie możecie obejrzeć inne moje materiały na ten temat. Ale póki co myślę, że tą kwestię wyczerpałem, tak? Że grzech oddziela człowieka od Boga i to są fakty, tak? To jest także w Nowym Przymierzu. To jest także w Nowym Przymierzu, że grzech, złe czyny oddzielają człowieka od Boga. Człowiek może być pod łaską, tak? Ale łaska właśnie uzdalnia nas do czynienia dobrze. Czyli wniosek jest taki, że jak ktoś czyni źle, to tak jakby wypadał z tej łaski, tak? Jak ktoś czyni źle, to tak jakby czynił po swojemu i nie był pod tą łaską Pana Jezusa, tak? W pewnym sensie tak to wygląda. Bo pod łaską się jest wtedy, jak się czyni Bożą wolę, tak? Jak się podąża za Duchem Świętym. Wtedy łaska Chrystusa działa w nas. A jak może w nas działać, jeżeli czynimy nieprawość, tak? To dopiero wtedy działa ta łaska, jak pokutujemy, tak? Trzeba wrócić do swojej pierwszej miłości wtedy, jak jest napisane w objawieniu Jana, tak? Okej, nie będę więcej mówił. Myślę, że to wystarczy. Dziękuję za uwagę. Posłuchajmy.